kapłance kościelnej wznosi się neogotycki kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, zbudowany w latach 1906-1913. Jest to sanktuarium maryjne, w którym znajduje się XVII-wieczny obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pędzla Teodora Łosickiego. Obraz jest wykonany techniką olejną. W czerwcu 1985 roku odbyła się uroczysta koronacja tego obrazu. Madonna przedstawiona na obrazie jest bardzo młoda i dlatego nadano jej miano patronki młodzieży. Do sanktuarium ze wszystkich stron Polski i z zagranicy przybywa młodzież po błogosławieństwo. Pierwsze informacje na temat wsi pochodzą z 1203 roku z dokumentu wystawionego przez księcia Konrada Mazowieckiego, który nadał biskupowi płockiemu Gunterowi dobra ziemskie. Płonka jest wymieniana w dokumencie dwukrotnie, jako własność biskupa oraz jako wieś, której może on pobierać myto za przeprawę przez rzekę Most. Płonka leży nad Awissą, lewobrzeżnym dopływem Narwi. Kolejne wzmianki o Płonce pojawiły się 200 lat później. Na temat miejscowości pisano także w połowie XVII wieku, kiedy to wojska Wincentego Gosiewskiego, hetmana litewskiego Herbuś Lepowron, zatrzymały się w Płonce podczas przemarszu z Brańska do Prus Książęcych. W 1827 roku wieś Płonka Wielka, zwana też Kościelną, liczyła 737 murg obszaru. Posiadała drewniany kościół parafialny, wiatrak, szkołę początkową, jak również dom schronienia, przytułek dla starców i kalek. Za oficjalną datę powstania parafii uważa się rok 1502, kiedy to dziedzice Paweł, Michał, Marcin, Stefan i Jan Płońscy zapisali miejscowemu kościołowi 40 murg ziemi. Wybudowana w XX wieku dwuwieżowa świątynia neogotycka miała 55 metrów długości oraz 25 metrów szerokości. W czasie II wojny światowej została poważnie zniszczona i przez kolejne 20 lat odbudowywana. Objawienia w Płonce. Działo się to w dniu święta Matki Bożej Śnieżnej 5 sierpnia 1673 roku, gdy Katarzyna zajęta była ciężką pracą w sieni domu swoich gospodarzy. Po raz drugi niewiasta ukazała się Katarzynie w dniu podwyższenia Krzyża Świętego, to jest 14 września tego samego roku. Miało to miejsce w domu rodzinnym Katarzyny. Niezwykła niewiasta w powłóczystych szatach trzymała w jednej ręce krzyż, a w drugiej książkę. 17 września w obecności księdza proboszcza i licznych świadków dziewczyna opowiedziała dokładnie obydwa widzenia i ich treść. Objawiająca się pani nawoływała do pokuty, poszanowania dni świętych oraz oddawania jej czci w obrazie Wniebowstąpienia. Wielką cześć miejcie dla mojego obrazu w tym kościele. Po objawieniach w kościele płonkowskim zaczęły dziać się niezwykłe zjawiska. Zarówno przy obrazie Matki Bożej, jak też nad kościołem widywano nocą niezwykłą jasność. Słyszano bicie dzwonów, czy też odczuwano niezwykłą woń płynącą od ołtarza, w którym umieszczony był obraz Matki Bożej.
wieść o objawieniach, jak też o niezwykłych zdarzeniach szybko się rozeszła. Do Płonki zaczęli przybywać wierni z różnych stron Polski, z Prus, z Litwy, Rusi, Galicji. Notowano liczne uzdrowienia. Dnia 27 marca 1679 roku biskup Stanisław Dąbski dekretem wydanym w Janowie zezwolił na publiczny kult przy obrazie Wniebowzięcia Matki Bożej. Uznał też prawdziwość cudów otrzymanych przed obrazem Matki Bożej jako udowodnione. W tym sanktuarium warto się zatrzymać i zastanowić nad sensem życia i pracy. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego pracujesz w dniu świątecznym? A może w tym dniu ktoś czeka na życzliwe słowo, na uścisk dłoni, na czas poświęcony innej osobie. Podaruj sobie chwilę, a innym serce i obyś dzień święty święcił. Jak życzyła sobie objawiająca się Matka Boża. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.